Poza ogrodem. W pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, od 24 wersetu mamy opis sytuacji poza ogrodem. Ostatnie wiersze tego rozdziału bogate są w pouczenia. Bóg nie mógł pozwolić człowiekowi, aby w obecnym stanie spożył owoce z drzewa życia, gdyż to spowodowałoby stan nigdy niekończącej się nędzy w tym świecie. Z drzewa życia jeść można jedynie w świecie zmartwychwstania. Żyć na zawsze w tym kruchym szałasie, w ciele grzechu, byłoby czymś nie do zniesienia. Dlatego też Bóg wygnał człowieka, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, trzeci rozdział, 24 werset. Wypędził go w świat, który z każdej strony obwieszczał mu pożałowania godne rezultaty, rezultaty jego upadku. Cheruby i płomień wirującego miecza broniły mu dostępu do drzewa życia, podczas gdy cudowna obietnica Boga kierowała jego spojrzenie na śmierć i zmartwychwstanie potomka niewiasty, gdzie po drugiej stronie, poza obszarem mocy śmierci, można znaleźć życie. Tak więc, żyjąc poza Edenem, Adam był szczęśliwszy i bezpieczniejszy, niż gdyby w nim pozostał. Ponieważ w Edenie jego życie zależało od niego samego, natomiast poza ogrodem Eden od kogoś innego, od Boga, od obiecanego Chrystusa. I gdy patrzył na cheruby i płomienisty miecz wirujący, mógł wysławiać tego, który je tam umieścił, aby strzegły drogi do drzewa życia, ponieważ Bóg otworzył równocześnie pewniejszą, bezpieczniejszą i lepszą drogę do tego drzewa. O ile cheruby i płomień wirującego miecza barykadowały drogę do Edenu, to Pan Jezus Chrystus otworzył nową, żywą drogę do miejsca Najświętszego. Tak jest zresztą napisane w Ewangelii według Jana, 14 rozdział, 6 werset. Ja jestem droga i prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tak mamy napisane w Ewangelii według Jana 14:6, a podobna myśl jest w Hebrajczyków 10:20. W mocy tej pewności wierzący kroczy obecnie przez przeklęty świat, w którym wszędzie widoczne są znamiona grzechu. Przez wiarę znalazł swoją drogę do ramion Ojca i może już dzisiaj spoczywać w nich bezpiecznie. Taki człowiek raduje się, cieszy się. Raduje się z błogosławionej pewności, że ten, który go tam zaprowadził, poszedł przed nim jako ów wielki poprzednik, wielki Zbawiciel, aby wśród tych wielu mieszkań ojcowskiego domu zgotować mu miejsce przez doskonałą ofiarę na krzyżu. Cieszy się na myśl, że jego Pan powróci niedługo, aby zabrać go do siebie, do chwały i wspaniałości Królestwa Ojca. Tak więc wierzący ma już dzisiaj swój dział w łonie domu i Królestwie Ojca, a już w bliskiej przyszłości znajdzie w nim swoją ojczyznę i zapłatę.